Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w 22 odcinku z serii Zagrajmy w Risen. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku udamy się na pewno do miasta. Myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł. Mamy teraz bardzo dużo zadań, jeżeli o to chodzi. Gdzie jest złota dostawa? Co to jest? Ach, Seweryn, tak. Patty w tarapatach. Mamy ją zaznaczoną. Widzę, że Patty jest pod miastem. Można by było też z nią dzisiaj, myślę, że porozmawiać. Ale to myślę na spokojnie. Najpierw bagno. Ja się do Gula dalej nie będę zbliżać, ponieważ podejrzewam, że będzie to spotkanie bardzo przykre w skutkach. W ogóle muszę się nauczyć walczyć tym kosturem, bo powiem wam, że jest naprawdę ciężko mi trochę. Ale myślę, że to sobie wypracujemy z czasem. Muszę po prostu popracować trochę nad kwestią tych uników. No i co? I miasto, tak? Mamy tam do dokończenia jedno zadanie. Być może uda się wykonać to z tymi innymi rzeczami. Też wątpię, bo możliwe, że ta dziewczyna będzie na mnie wkurzona za to, że się pozbyłam Sida. A jeżeli będzie wkurzona, to nie zrobimy nic dużego. Chyba, że nauczymy się kradzieży kieszonkowej pewnie, to możemy ją, znając życie, okraść. Podobno Patty może nas też nauczyć otwierania zamków na trzecim poziomie. Także myślę, że będę chciała te punkty, które mam, pewnie na to przeznaczyć. Myślę, że powinny nam wystarczyć te, które mamy. Kupiłam co prawda zwoje do otwierania zamków, ale one nam się przydadzą zanim się tego nauczę, czyli no. Bo nie wiem na którym etapie nas Patty tego nauczy, czy to jest już możliwe, czy na przykład musimy z nią iść w jakieś inne miejsce. To się akurat dopiero okaże. Tak, farma gdzie jest Seweryn to jest ta farma Tyldy. Myślę, że będziemy tam jeszcze też szli dzisiaj. No, bo to nie powinno nam zająć jakoś dużo czasu, wysiłku. Luźna seria, luźne odcinki, myślę, że jest fajnie. Dobra, teraz żeby się nie pomylić, jak do tego miasta się szło. Tam są wilki. Miasto. Mogłabym zajrzeć na tą farmę, ale na razie typowo do miasta bym się chciała udać. Mamy dzika. Dobra. Wymaga to ode mnie trochę skupienia. Myślę, że nie jest najgorzej. Dobra. Okej. Jest nawet całkiem fajnie. A my idziemy do miasta. Na razie z kryształów jeszcze tak... A ty, gnomie, przepraszam... To jest wódz. Oj. Tam we mnie rzucają, więc to też nie jest takie w 100% dobre. Myślę, że to się skończy bardzo źle dla mnie. Tak, i do tego ten gnom mnie okradł. Po śmierci. Dobra, panie wodzu, nie będę już przeszkadzać. Pójdę sobie gdzie indziej. Miasto, dobra, wszystko się zgadza. A no tak, jeden wielki problem. Ja nie sprawdziłam tego wejścia do miasta. Od strony wody. I wypadałoby to wejście znaleźć.
Myślę, że ono będzie tutaj. Pewnie tam, gdzie jest Patty. Tylko Patty jest w ogóle z drugiej strony. O Boże święty, ile tych. Dobra, może po prostu zapłacimy. Ile mam kasy? Dużo mam. Myślę, że to nie będzie problem. Looky here, somebody joined the monastery, huh? You find that funny? Just wondered if you joined voluntarily. You always this nosy. I'm here on the Inquisitor's business. Inquisitor? That sounds important. It is important. All right, all right. Just say the word and I'll let you in. I want to get into town. Of course, of course. Dobra, czyli nie musimy płacić, to dobrze. Akurat. I teraz pytanie. Trzeba znaleźć to miejsce, gdzie można znaleźć ten naszyjnik. Jakaś skrzynia, która jest zamknięta na trzeci poziom. Także myślę, że spróbujemy najpierw to zrobić. Podobno skrzynia gdzieś w okolicy latarni morskiej. Dobrze mi się kojarzyło? Nie wiem, ale możemy się rozejrzeć. Kufer ze skarbem tu jest. I to chyba to miejsce. Także skorzystajmy sobie ze zwoju. Zaraz zobaczymy. Magiczna ochrona jest, perłowy naszyjnik i trochę złota. Spróbujemy do tej lasencji dać. Podejrzewam, że się nie uda i zadanie nam się anuluje, ale pierścień Nelsona dalej jest do zrobienia. I w tym wypadku potrzebowałabym pewnie kradzieży kieszonkowej, jeżeli ta laska będzie na mnie fochnięta. A na pewno będzie. Co zrobiłeś? Come on, out with it. Out with what? My city's left town, and I'm sure it's your fault. City makes his own decisions. Just get out of my sight, you bastard! Dan, fochła się na mnie. I wish I had the spare time you seem to. I prawda jest taka, że jak rzucimy na nią żart, to to na nią nie podziała. Did something happen? Także no, niestety. Chyba, że najpierw spróbujemy wyrzucić na nią żart, ale podejrzewam, że to nic nie zmieni. I tylko sobie zmarnujemy czar. Ale warto spróbować. Tak, to nic nie da. Dobra, czyli zadanie jest do śmietnika. Niestety. Ale już znalazłam te perły. Chętnie bym jej to wcisła, niestety nie da rady, więc do widzenia. Że mam pierścień do kradzieży kieszonkowej. Bardzo możliwe, że takowy mam. No niestety nie mam. Dobra, ty ze mną nie pogadasz już. Kto mnie tu uczył kradzieży kieszonkowej? Patty chyba uczyła właśnie takich rzeczy typowo do zrobienia. Dobra, no to pójdziemy, myślę, w tamtą stronę. Szkoda, no ale prawda jest taka, że to zadanie jest na tyle późno, że w ogóle, żeby zdobyć zwój, to ja sobie tego trochę nie wyobrażam. I oczywiście źle polazłam. Masakra, ale się pogubiłam. No dobrze. No nie wyszło mi to aż tak jak chciałam.
Kurde, pierścień do kradzieży kieszonkowej. Na pewno jest gdzieś, bo nie uwierzę w to, że nie ma. To byłoby zbyt dziwne, jakby nie było. Dobrze. Cześć, Tilda. I talked to William. William, my good boy. How is he? He's training in the monastery. He's fine. I've seen your youngest son, Leon. Really? He's alive then? Yes. He's living in a hut north of the town. That fills me with joy. Thank you for sharing this news. I hope he watches out for wild animals. The forest is very dangerous and he was always the weakest. Now you know about all of your sons. Yes. Without your help, I would have remained in the dark. You're a good man in bad times. I wish your path ahead to be a safe one. Dobra, ona nam powiedziała, gdzie trzyma oszczędności, ale na razie to olałam. Sprawdzamy pierścień i wszystko, co nie jest przybite do ziemi. To musimy szukać gnomów. Tu nam pokazuje Nelsona. Wiemy, że ta Lasencja to ma, więc trzeba by było jej to, nie wiem, ukraść. Tylko pytanie, czy to w ogóle zadziała? Wydaje mi się, że może nie zadziałać. Dobra, przejdźmy przez dom Dona. You're from the monastery, right? Well, go on in and find a place to sleep. Aha, czyli wy tutaj śpicie, dobra. Którędy to było wejście, bo teraz zapomniałam sobie. Aha, w komnacie Dona było, dobra. Komnata Dona była na dole. No dokładnie tutaj. Tak jest. Sprawdzimy sobie te okolice i być może Patty tutaj jest, bo wydaje mi się, że pewnie tak. Pomyliłam drogi chyba. Nie pomyliłam. Ciężko się walczy kosturem, nie wiem, czy będzie mi się ten system w ogóle podobał, jeżeli mam być szczera. Dobra, sprawdźmy mapę. Tak, Patty powinna gdzieś tutaj być. Tak przynajmniej pokazuje mapa. Weźmy sobie telekinezę. Jest korzonek many i dużo złotych monet. Jest też łodzik. Ja mam takie pytanie. Tak się zbiera skorupy. Czyli warto się ich jednak pozbywać. Okej, Patty sobie siedzi przy ognisku. Tu jest złota moneta, omułek, a po tej stronie coś jeszcze? Nie. Myślałam, że tutaj będą jakieś potwory. Ale widzę, że nie ma. Kolejny omułek, złota moneta, surowy śledź. Zaraz zobaczymy, co Patty nam powie. Jest łódź, którą nie możemy raczej odpłynąć w Sinondal. Dużo łodzików. A te już się nam mogą naprawdę przydać. Ich skorupki mogą być bardzo przydatne do stworzenia zwojów. Także niestety, ale muszę się was pozbyć. Są sępy, to są te morskie. Tak. Zobaczmy, jak sobie poradzę tym kosturem. Dobra.
Masakra. Okej, jak atakują, to jest dobry moment, żeby zrobić unik. W porządku. To sprawdźmy te tereny. Tutaj jest jakaś ścieżka, myślę, że zaraz skorzystam z niej również. Kolejne złote monety. To jest jeszcze jeden łodzik. Szkoda, że muszę je zabijać, bo to jest tak jak chrząszcze w gotiku. Ale potrzebuję ich skorupek. Jak nie teraz się przydadzą, to później. Kurde, tu jeszcze omułek ominęłam. No te są już niestety martwe. Tu są jeszcze rzeczy. Pokorzystam sobie z tej telekinezy, bo mogę. Okej. Okej, z telekinezą nie mogę skakać. To ciekawe. Okej, kufer otwarty, co ciekawe. Do you know a man named Valturo? No, never heard the name. Strange. He seems to think he knows you. Says that his boss insists I help you. Ha! Well, I bet I know who his boss is. He has no shortage of lackeys. Let's hope he regrets putting us together. All right. I think it's time you were straight with me. What is going on with your father's letter? If I tell you something, I'm trusting you. And you better not think about crossing me. So when I said my father was on this island, I meant was. So he isn't on the island anymore? No, I don't think so. But I do think he left something here. Something every villain in town would kill his own mother to get hold of. What is it that your father left? As soon as I find the next clue, I'll tell you. What are you planning to do now? Well, according to the paper you found, my father had a hidey hole somewhere further inland. According to the clue he left, it's in a grave. I need to find that grave. Kurde, poszłabym, tylko może nie teraz, bo tam są szkielety z tego co pamiętam. No nie wiem. I'll come with you. It's your call. I'll lead the way when you're ready. Can you help me train? Maybe teach me something that will help us with our search. Sure. I've learned a couple of useful talents. Okay. What can you teach me? Otwieranie zamków i akrobatyka. No to się uczymy od razu. Can you show me how to pick really complex locks? For really complex locks, you'll need more than luck and a lockpick. First, you have to feel out the mechanism with a lockpick. You should wait until you have a precise picture of the lock's construction in your head. You need that to know which bolts and which springs have to be tightened or pressed. Dobra, fajnie. To na razie to zostawimy w ten sposób. I teraz tak, chodźmy do Carlosa, do głównego tutaj zarządcy miastem. Dlatego, że Carlos powinien mi dać teleport do miasta. A jeżeli on mi da teleport do miasta, to mogę się udać do Dona, nauczyć na przykład kradzieży kieszonkowej. Bo tam będzie mnie Phil mógł Kurde, znowu tu skręciłam. Tam będzie mógł mnie Phil nauczyć. Na pewno pierwszego poziomu i drugiego też. I spróbujemy tej Lasencji wziąć tą rzecz, ten pierścionek na przykład. Dobra. To spadamy teraz na górę do komendanta. Nie, no myślę, że mimo wszystko fajnie nam to idzie. Jeżeli chodzi o Patty, to jeżeli byśmy mieli pierwszy rozdział, to zadanie by się jeszcze nie odblokowało w ogóle. Dlatego, że tu wam mogę zdradzić, myślę, Patty i ta cała sytuacja
z tym nieznanym szefem i z tym Balturo doprowadzi nas do jednego z dysków, z tego co pamiętam akurat. Dlatego się to odpaliło, no bo mamy drugi rozdział i on polega na poszukiwaniu tych dysków. Is there a faster way to reach this place? Here, take this magic stone. It will bring you back here when you use it. Super, dzięki. Czy teleporty do miasta mają, zużywają manę? Nie. W ogóle nie zużywają żadne. Więc do Dona polecimy. Okej, jestem tutaj. Chodźmy w takim razie do Fila. I want to be a better thief. Can you teach me about pickpocketing? Well, first off, you can't rob someone who was keeping an eye on his purse. Fastest way to trouble. That much I'd worked out for myself. All right. Try talking to them, okay? Ask them a question. Keep their concentration, their eyes on you. Then you can lift the loot. Dobra, i teraz tak, spróbujmy do tej babeczki się udać i zabrać od niej to i owo. Okej, wywaliło mnie tutaj. Czyli przy samym praktycznie komendancie. Całkiem okej. Te torby na narzędzia to też będzie raczej łatwa sprawa do zdobycia. Wystarczy szukać gnomów i się ich pozbywać. Raczej nic skomplikowanego. Zobaczymy, czy pierwszy poziom mi wystarczy tej kradzieży. Z tego, co mi się kojarzy, to gra nas informuje, jeżeli nie wystarczy? Gdzie ta kobieta jest? Ach, ona zawsze tutaj stoi, no tak. I'm sure you've got things to do. I wish I had the spare time using. Co się stanie, jak ją zaatakuje? Put down your weapon. Oh, what the hell? They'll be held to pay. Not bad. Kompletnie nic. To ja się nie uczę tej kradzieży. Nie wydałam punktów? Nie. To wracamy do miasta. Jakbym wiedziała, że ją tak po prostu mogę pobić, to już bym to dawno zrobiła. Wybaczcie, że musimy robić jeszcze raz to samo. Ale niestety czasami tak bywa, że gra nam jednak płata figle. Myślałam, że jak ją uderzę, to dostanę w łeb. Ale w sumie jestem teraz inkwizytorem. Boże, no co ja... Nie, no dobra, nie jestem inkwizytorem. Ale jestem członkiem inkwizycji i może ja teraz mogę ludziom spuszczać tak po prostu w pierdy. Przez łeb. Nie wiem. Nie wiem, tę kobietę mogłam uderzyć, chyba że nikt jej nie lubił, to... To dlatego na przykład mogłam. Dobra, koleżanko. Ty uderzyła mnie tym razem. Dobra. Cześć, Nelson. Proszę, twój pierścień. I have your ring. I'm so pleased that honesty still exists. I'd like you to keep the ring. Are you serious? Seeing it just reminds me of the break-in. I don't want it anymore. Are you sure about giving me the ring? Isn't it precious? Yes, of course. I don't even want to look at it. Take it with my thanks. I'm grateful. Thank you. Aha, no to fajnie, naprawdę. Dobra. Czyli co? Zadania w mieście załatwione. Zostało nam w sumie świat. Kryształowe dyski dla inkwizytora, kamienie, przeklęci lordowie. Dobra, to co? I'm done. What now? Okej, ona nic ode mnie nie chce w ogóle. W porządku. Kurde. Przede wszystkim przekimać się jednak. Jeszcze. Zanim wyruszymy, bo jest ciemno. I myślę, że przejdziemy się do Seweryna spytać o ten dysk.
czy coś ma, ale wątpię, że coś ma, bo jeden nam w sumie przekazał, prawda? Więc pewnie nie ma kolejnego. Czy mi się opłaca jakoś inaczej? Chyba nie, do Seweryna to lepiej tutaj od miasta sobie odbić. Dlatego myślę, że wyjdziemy sobie standardowo, nie korzystając z teleportera. I podejrzewam, że jest teleport, który nas zabierze tam na farmę. Dlatego trzeba zapytać też Seweryna o to. Let me through. I'm here on the Inquisitor's business. Ah, yes. No i dobra. Możemy sobie wychodzić i wchodzić. To jest fajne, naprawdę. Tu jest parę potworów, z którymi moglibyśmy powalczyć, ale szczerze nie mam ochoty. Tutaj jakiegoś sposobu nie wzięłam szaleju druida. Chyba, że rośliny się respią, ale nie wydaje mi się, żeby to było prawdziwe. Prawdopodobne, jakkolwiek. Do Gula się nawet nie będę zbliżać dalej, bo wydaje mi się, że to jest wykonalna sprawa. Tutaj jest przecież jeden w jaskini. Ale na razie jednak podziękuję. Że tak powiem, z gnomami sobie nie radzę przy pomocy kostura. Nie zdziwię się, jeżeli się jednak przerzuca na broń jednoręczną i tarczę. Ewentualnie wypróbujemy nasz kryształ. Dobra, tutaj ładnie poszło. Ty gnomie! O, wód miał torbę na narzędzia. A tu jest chyba ślepa uliczka. Tutaj są na przykład grzyby. Aha. Miałam powiedzieć, że bardzo przyjemne miejsce, sporo fajnych rzeczy. Ale tutaj był trup, więc chyba nie jest to zbyt przyjemne. Nawet są dwa trupy. Jest zwój lewitacji. Rozumiem, że ten zwój ma mi pomóc się dostać tam na drugą stronę. No, tam jest jakieś ciekawe miejsce. Tylko czy bezpieczne? To jest bardzo dobre pytanie. No nie wiem, bo trochę się widzę, że zapuszczam w jakieś miejsca, które nie są mi znane. Chyba bym się jednak tutaj nie chciała kręcić. Szczególnie, że tam można na pewno się dostać od drugiej strony. Dlatego podziękuję. A dlaczego podziękuję? Ponieważ tam być może jest jedna z gorszych bestii w tej grze, czyli popiołak. A ja nie mam zamiaru się z popiołakiem witać. Pod żadnym pozorem. Okej. Fajnie. Ej, nie, no powiem wam, że jednak czarów się spoczko używa. Teraz pytanie za 100 punktów. Gdzie ja chodzę? Co to jest, ja się pytam. Ja chyba wiem, co to jest. Tylko, że nie wiem, czy jest sens to zabijać teraz. Jaki jest mój poziom many? 53, no za dużo nie mam. Więc myślę, że tutaj jednak rośliny nam pomogą do many bardziej.
No, ja już kojarzę tego stwora. Okej. Okay. Okej. Okay. Widzę, że trzeba go po prostu nachrzaniać. Dobra, bo nie chciałabym, żeby mi spadł tam... O kurdele! No. Nie powiem, zrobił mi krzywdę. I to nie złą. Ale pokonany, moi drodzy, pokonany. Ja po prostu chyba chodzę po terenach, gdzie nie powinnam łazić. Na pewno nie aż tak szybko. Tutaj nic nie ma. Wyglądało, jakby się dało kopać. Ważne, żeby nie wleźć na żadnego popiołaka, nie? Bo popiołaki to są stworzenia zdecydowanie na późniejszy etap gry. O, dobra. Stworzenie iluzji. Amulet mam do maksymalnej siły życiowej. Ja chyba nie mam amuletu żadnego założonego na razie. Tak jest. Dobra, warto było tu przyjść. Tak podejrzewam, chociaż się troszeczkę zestresowałam. Ale z czasem będziemy też dodawać większe obrażenia. Za pomocą tych czarów. Więc nie ma co się też tak dobitnie stresować. Widzę, że dużo roślinek pominęłam. Ale można popatrzeć, pochodzić, pozbierać. No i dobra. O, szalej też pominęłam. No to jest niemożliwe po prostu. Dobra, jesteśmy na miejscu, tam gdzie chciałam być. Tam była ta świątynia na górze. Możliwe też, że tam jest dysk. Nie zdziwiłoby mnie to ani trochę. Może się czegoś dowiemy nowego. Everything all right? How are things here? We're constantly having to fight off gnomes. One or two are good sport, but get a pack of them and they're trouble. I don't want to die at the hands of a damn gnome. Here they come again. To arms, to arms. Co? O kurde! Ała, ej, no halo! Ty gnomie szabrowniku! Dobra. One widzę, że mają problemy jakieś ze sobą. Okej. Tu zginął jeden typo. Niedobrze. Szkoda, że nie miały przy sobie żadnych narzędzi. Przydałyby się mi. Your gnome problems are over. If only every problem could be solved so easily, eh? Thought they were just biding their time. They're certainly more tenacious than normal and more organized. More organized? You mean the gnomes have a leader? Well, there's talk.
but it's just rumor and tittle-tattle. There's often no smoke without fire. But this is just a fairy story. Some of the men heard the gnomes talking about the Geiger, but that's a myth. Doesn't really exist, and we haven't seen anything unusual. Sounds like a campfire tale. Yes, but the gnomes have changed. They've never acted like this before. The Inquisitor sent me. He's waiting for the delivery of a crystal disc. Damn. I knew he wouldn't forget about it. Blasted gnomes. They stole it. Afraid so. The Inquisitor won't be happy about that. I don't have enough men to fend them off. So what am I meant to tell the Inquisitor? Sorry, you can't have your crystal disc back. The gnomes are using it as a kitchen table. We've got to get it back somehow. Good luck with that. Hey, this is now as much your problem as it is mine. Right, sure. It was bound to be down to me. How about I look for this crystal disc? That would help us both out. I must be in a charitable mood. Look, I'm sorry. You think I like asking? So, where are these gnomes? The gnomes usually come from the east. The east? What's there? There's a fair bit of land, then a rocky peninsula. You can reach that via a long rope bridge. You think the gnomes are on the peninsula? Our patrols haven't found a base anywhere else. No, to prawda. Akurat wiem, że tam musimy iść. Ja bym tylko chciała zobaczyć w zakończonych zadaniach w mieście z tymi synami tej Tyldy. Bo ona mówiła o nagrodzie, prawda? Tak, tak, tak. Za stodołą na naszej farmie. Za stodołą. Gdzie jest stodoła? To nie jest stodoła przypadkiem? Za stodołą. Chyba tutaj? Chyba, że stodoła to była tu. Ty, tutaj jakieś skręty leżą w krzakach. Gdzie oni mieli stodołę? Ja bym powiedziała, że to jest stodoła. Nie wiem. Fak, wyszłam z tego. Okej, zbugowałam. No jasne. Amulet. Do many. To akurat git jest. Co prawda myślałam, że znajdę coś innego w tym miejscu. Ale okej. Okej, o Jezu, przestraszyłam się tego rekruta. Ale amulecik do many to ja jak najchętniej jednak założę sobie. Kurna, za stodołą. Przecież to jest stodoła jak byk. Masakra. No jest. To fajnie. A little more for me. Łopata w ruch i jedziemy. Nie wiem, czy jestem jeszcze gotowa, żeby iść w stronę tego dysku od Seweryna. Teraz w ogóle gra od nas wymaga dużo więcej wszystkiego. Siły i tak dalej. Mamy skarbik, a w środku faktycznie są świeczniki i skóry. A raczej świecznik i skóry. Dobra, no to myślę, że moi drodzy, zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Sprawdźmy, jak się mają nasze zadania aktualne. Tajemnica wschodniej świątyni to jest tutaj. Wejście do świątyni. Przeklęci lordowie. Cyrus się spóźnia, to jest też tutaj w ogóle. Cholernie daleko stąd.
A, no to tam idziemy w takim razie. Most linowy. Inkwizytor, kamienie teleportacyjne. Pokazuję wszystkie trzy, gdzie mam. Wiecie co, ja bym się udała jeszcze w tę stronę... A nie, dobra, bo tutaj zaczęliśmy grę. To szliśmy sobie tędy, tędy i byliśmy tutaj na bagnie. Ale tutaj jeszcze po tym... Kurde, nie wiem. Albo tu by się przydało przejść, tu? Czy my właśnie tu zaczęliśmy grę? Czy tam? Wiecie co, ja bym trochę pozwiedzała aktualnie mapę i się podszlifowała jakby z walki, jeżeli można to tak powiedzieć. Dlatego myślę, że się przeniesiemy do obozu bandytów. I stamtąd będziemy troszeczkę zwiedzać, chodzić i sprawdzać. Dlatego dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Jeżeli macie pomysł, jak mogę rozwinąć postać, żeby czuć się silniejszą w grze, albo gdzie teraz powinnam się udać najlepiej, to możecie mi dać znać. Trzymajcie się i cześć.